będziemy wspominać. Obudziłam się rano, za wcześnie rano. I mieszkać nie mogę, i śpiewać, i rozglądać się muszę, bo gdzie ja pójdę? Jak już pójdę? I w jakich butach i zimami? Przez łąki zapachów, które sobie zachowam. Przez tęczy kolory, które też chcę zabrać. Przez gęsty wiatr, który złapie kieszeń. I przez wasze twarze, które w pamięć schowam. Tak pójdę, jak już pójdę, tylko w jakich butach iść mam. Daleko iść muszę, chyba daleko tam, i zbierać muszę, i chować, i pytać muszę was, gdzie ja pójdę, jak już pójdę i w jakich butach iść mam. Bo gdzie ja pójdę, jak już pójdę i w jakich butach iść mam. Bo gdzie ja pójdę, jak już pójdę. Jakiś korowód wspomnień prześladuje mnie. Widzę postać, jasną postać, widzę drugą, trzecią. Tym światłem rozbijam ciemność. Słyszycie? Słyszycie ich wołanie o pamięć? Światło. Która to była godzina? Trzecia nad ranem, czy właśnie ta godzina zero? Tacy byliśmy jeszcze wczoraj. A ty zupełnie jak Mr. Lennon. Żyłeś przez tyle dni, a teraz miliony zranionych serc żałobą pokryły się. Od teraz nie zaśpiewasz już nic, ale twój głos, twój styl pozostał. Wielu w nas mówiłeś, że mijasz jak deszcz, ale deszcz ciągle wraca. Ty też w naszej pamięci, więc w taką ciszę, kiedy wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę, zapalę dla ciebie jeszcze jedną. Ciebie wołam, ale cisza i pustka dookoła. Mirek Breguła, solista zespołu Universe, 2 listopada 2007 roku w Chorzowie popełnił samobójstwo. Żył 43 lata. Pochowany na cmentarzu w Chorzowie Starym. Przypomnijmy sobie jedną z jego piosenek. Dzisiaj
żeby oddać mu hołd w wykonaniu duo Polton. Dobry wieczór. Mirku, dla ciebie. Choć dostaję twoje listy i zdjęć też parę mam, żyję jak grzeszny anioł w tłumie ludzi, lecz sam. Zachęcam Państwa, żeby w jakiś dyskretny sposób, nie rozrywając boleśnie atmosfery, którą właśnie stworzyliśmy przed chwilą, z szacunku dla tych, których wspominamy, a jednak cichutko w odpowiednich momentach można podchodzić i na tej karteczce napisać nazwisko nieprzypomnianego przez nas dzisiaj wielkiego muzyka, poety polskiego i zapalić za niego świeczkę, tak jak wspomniałam. Ten stolik symbolizuje wszystkie cmentarze polskie, których fizycznie nie jesteśmy w stanie odwiedzić, a dzisiaj to robimy w symboliczny, a jednak z pełnego serca sposób. Wisława Szymborska.
Wisława Szymborska, poetka, której nic dwa razy się nie zdarzyło, również życie. Myślę, że popularność poetki nastąpiła po otrzymaniu Nagrody Nobla. Przeciętny człowiek, Polak, wiedział o niej niewiele. Nie wszyscy przecież kochają poezję. Wisława Szymborska kochała. To był rytm jej życia, pisanie, ale i wyrzucanie wierszy do kosza. Była bardzo samokrytyczna. W pewnym wywiadzie powiedziała, że otrzymać nagrodę, miała na myśli Nobla, za to, co się najbardziej lubi robić, jest niewymownym szczęściem. Nasza noblistka odeszła, lecz żyje w nas poezją. Więc może jednak zdarzyło się jej coś dwa razy. Kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć? Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany? Ocierać między meblami? Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło, nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci, niech no się pokaże, już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, pomalutku, na o bardzo obrażonych łapach i żadnych skoków, pisków na początek. Bogdan Dmowski przybliżył nam sylwetkę i twórczość Wisławy Szymborskiej. Proszę Państwa, to chyba słychać, że mam zadrgania głosowe, udziela mi się ten nastrój, to wzruszenie, tym bardziej, że mamy zaszczyt, kolejny zaszczyt gościć dzisiaj wśród nas wielkiego tenora Piotra Wnukowskiego, który przyjechał z Kolonii tutaj zupełnie jako gość. Ale uprosiłam też dla Państwa, przede wszystkim dla Wisławy Szymborskiej, żeby to, co pan Piotr Wnukowski tutaj a cappella zgodził się zaprezentować, chciałam właśnie zadedykować naszej noblistce. Dobry wieczór Państwa. Dobry wieczór Państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tych zaduszkach poetyckich. Witam Ciebie, Joasiu.
Namówiła mnie Joanna do zaśpiewania czegoś Państwu spontanicznie, więc zdecydowałem się na krótki utwór, taką renesansową piosenkę z pięknym poetyckim tekstem tłumaczonym z języka francuskiego na język polski. Gdy ukochana ma odwiedza mały swój ogródek, słodka jak jagniątko i tak promienna jak sen, jak sen. Wczoraj, gdy ją widziałem, właśnie fijołki zrywa. Jasna i promienna, z główką złocistą, jak len, słodka jak jagniątko. I tak promienna, jak sen, jak sen. Był taki ktoś jak mały książę. Wiedział, że biedroneczki są w kropeczki. To nie grzech. Mówiłem mu, nie bądź taki szybki wil. A on powtarzał, o mnie się nie martw. I był taki dzień jak typowo 13. Wtedy odszedł. A ja za nim. Nie wierzcie swym oczom. Jeżeli kochacie mnie, sercem patrzcie, patrzcie. Katarzyna Sawicka z domu Sobczyk. Zmarła 28 lipca 2010 roku. Miała 65 lat. Pochowana na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jej piosenka przypomni nam dzisiaj ta nuta. Jańczak, prosimy. Dobry wieczór Państwu. Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart?
Czy po pustyni chodzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał? Czy tam, gdzie świeci złoty wóz, oglądasz ziemię w swoich snach? Gdzie pozostała z dawnych dni? Niby wspomnienie, bajka ta. Jeżeli kochasz, serce masz i zrozumiał wtedy książę to, że tylko jedna w świecie jest. Jerzy Ludwik Janiszewski, człowiek renesansu, artysta, malarz, poeta, pisarz, pedagog, wydawca, właściciel wydawnictwa Unsere Forum. Rozpoczął, prekursorem był właściwie antologii poetów polonijnych. Zdążył wydać 3 tomiki. Był wielkim patriotą, propagatorem polskiej literatury w Niemczech. W 2007 roku wydał książkę pod tytułem Konserwa, w której wspomina swoje dzieciństwo spędzone na gruzach Warszawy. Tę książkę, ostatnie 3 egzemplarze, są tam wyłożone z tyłu. Krzysiu, poeta Krzysiu Mrowiec trzyma tam rękę. Na pulsie można tą książeczkę dzisiaj nabyć. Jerzy Ludwik Janiszewski zmarł 30 lipca 2010 roku
w wieku 67 lat. Pochowany jest w Polsce na cmentarzu w Brodniu. Ponieważ był poetą, przypomnijmy sobie jeden z jego wierszy. Jerzy Ludwik Janiszewski. Upadłemu aniołowi. By wzlecieć, trzeba siły. By upaść, wystarczy zwątpić. Nie szybuj po klatce, nawet gdy złocona. Unieś się ponad, dorównując Bogom, a gdy runiesz i nazwą cię upadłym aniołem, powiedz z dumą: byłem wolny. Bogdan zapali świeczkę za naszego, chyba wielu z poetów polonijnych znanego, Jerzego Janiszewskiego. A my przejdźmy powolutku, wstąpajmy, wspominając kolejnych. W korowodzie dni, których jeszcze nie znamy, a które i tak trzeba będzie ocalić od zapomnienia, napotkałeś wiosnę, śpiewające obłoki i wreszcie krajobraz pełen nadziei z drogą za widnokrąg, gdzie każdy może wziąć to serce, wyjść na drogę i nie pytać się dlaczego. Popatrz, jak tą złotą drogą twój cukrowy konik skoczył. Czasami nami targa niepewność. Ale czy to będziemy w malinowym chruśniaku, czy też w dzikie wino zaplątani, zawsze będzie z nami twoja postać, jasna postać. Marek Grechuta umarł 9 października 2006 roku w swoim ukochanym Krakowie. Miał 61 lat. Pochowany jest w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Cały zespół braci Saletra przypomni nam teraz piosenkę Marka Grechuty, żebyśmy go ocalili od zapomnienia.
była dziewczyną moich marzeń. Co im mogłem dać? Nie miałem prawie nic. 20 lat? A może mniej? Kiedyś spotkałem cygankę. Po tej cygańskiej wróżbie latawce porwał wiatr. Tam, gdzie teraz jestem ja i gdzie szumiące topole są ze mną. Jacek Lech zmarł 25 marca 2007 roku. Miał 60 lat. Pogrzeb odbył się w bielskim kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Bielsku Białym. Ponieważ nie znaleźliśmy nikogo, kto by w jakiś tam sposób muzycznie go wspomniał, chciałam ja dedykować mu wierszyk pod tytułem Tik-Tak. A kogoś z Państwa poproszę, żeby zapalono za Jacka Lecha świeczkę. Tikają, coś mierzą, przeszywają mózg, bimbają z kukułką gratis. Mechanizmy nie mają łatwo, gdy nasz czas mija. Wieszczaki pustoszeją, coś się kończy. Nieważne, czyj płaszcz został. Ważne, kto dzisiaj odszedł wolny w takt i tik-tak. Tylko tyle słońca w całym mieście. Ileż bym dała za każdy uśmiech twój, chociaż wielka dama tańczy sama, to żeby szczęśliwą być, tylko mnie poproś do tańca. Śmiało, najtrudniejszy pierwszy krok. Ech, co ja w tobie widziałam. Staruszek świat miał dla mnie w rękawie dzień bez happy endu. Taki już jest ten układ z życiem, że nic nie może wiecznie trwać. Teraz jestem już po tamtej stronie marzeń i słońce za mną chodzi, a mój świat zawsze ten sam. 14 marca 1980 roku w Warszawie zginęła w katastrofie lotniczej na Okęciu Anna Maria Kukulska, znana wszystkim nam jako Anna Jantar. Miała 30 lat. A jej utwór przypomni nam Danusia Jańczak. Prosimy. Wszyscy kochaliśmy Anię, bo tak o niej wszyscy mówiliśmy. Wszyscy znaliśmy jej piosenki i wszyscy znamy do tej pory, także zapraszam do wspólnego śpiewania. Proszę bardzo.
szczęście zakochani kochać. O, kochać. Wiatr porywaj spojrzenia, biegnie światłem smugę cienia. Danusiu, tak pięknie zaśpiewałaś jej piosenkę. Zapalisz za nią świeczuszkę, prawda? Tak, oczywiście. I naturalną sprawą jest, rzeczą jest, że osoby wspominane różnie tworzyły, więc przeskakujemy z nastroju w nastrój. Podejrzewam, a właściwie jestem pewna, że większość, która tutaj jest obecna dzisiaj, pamięta i znała Arkadiusza Reisego. Arek Reisel karierę aktorską zaczynał jako młody chłopiec w Krakowiakach i Góralach Gustawa Holubka. Był aktorem teatru w Opolu, Bydgoszczy, grał m.in. w filmie Kwartet. Do Niemiec wyemigrował w 1989 roku. Odniesienie do tego znamiennego roku masowej emigracji Arek wyraził w swój jedyny niepowtarzalny sposób. Nagrał płytę Kolumbowie 89. Wszystkie piosenki, które sam na tej płycie zamieścił, sam wyśpiewał, do wszystkich piosenek ułożył słowa, a nawet do dwóch ułożył muzykę. Opowiadał w tych piosenkach w zasadzie nasze perypetie, nasze początki tutaj na zachodzie. Arek zmarł 10 lipca 2007 roku. Miał 47 lat. Pamiętam, jak dostałam telefon powiadamiający mnie o tym, że Arka już nie ma wśród nas. Nie mogłam inaczej, jak nie napisać wiersza o nim i dla niego. Zresztą historia tego wiersza jest ciekawa, bo Sławomir Olszamowski skomponował potem muzykę do tego wiersza. Maria Wilczyńska zaśpiewała, a potem jeszcze w książeczce, którą również proponuję, leży taka mała na stole, można zakupić, w książeczce zbiorowej, ile poezji zostało w nas, książeczce właśnie takiej zaduszkowej, takiej wspólnej, wydanej w Krakowie. Został wybrany ten mój wiersz pisany Arkowi. Jest też wydrukowany. Zaręczam, że w wyśmienitym towarzystwie również naszej wspominanej dzisiaj noblistki. Także Arek w tych szeregach jakoby się znalazł. Arkowi. Między Norwidem a niebem
szukać Cię będę od tej pory. Gdzie po łąkach spokoju przechadzasz się bez bólu. W napotkanym teatrze zagrasz ostatnią swą rolę, a plakaty tej sztuki spłyną do mnie wspomnieniem. O bruk, rozczaskały się twoje plany, marzenia, tak nagle, tak bez uprzedzenia. To jakaś twoja nowa rola? Nowa maska? Paspaturo, oprawione nowe wcielenie? Za dobrze cię znałam, żebyś mógł odejść. Zostaniesz tak długo, jak ja jestem moim wspomnieniem między Norwidem a niebem. Może ktoś zapali za Arka świeczkę? Proszę. Jeden z najważniejszych kompozytorów romantyzmu, często nazywany poetą fortepianu, czerpał z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Gry na fortepianie uczył się już od 4 roku życia. Jako 7-latek był już autorem drobnych kompozycji, głównie polonezów. Jego przyjaciółką była słynna francuska pisarka George Sand. Zmarł w wieku 39 lat. Chyba państwo już wiedzą. Nasz wielki Fryderyk Chopin. Świadek ostatnich tygodni życia i męki Chopina, Cyprian Kamil Norwid, zamieścił nekrolog w Dzienniku Polskim. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Fryderyk Chopin zszedł z tego świata. Chopin zmarł w otoczeniu kilkorga bliskich mu osób około 2 w nocy, 17 października 1849 roku. Msza żałobna odbyła się dopiero 30 października w paryskim kościele świętej Magdaleny. Liczny kondukt żałobny, któremu przewodniczył książę Adam Jerzy Czartoryski, przeszedł na cmentarz Père Lachaise, gdzie zmarłego artystę pożegnały dźwięki rekwiem Mozarta oraz msza żałobna jego własnego autorstwa. Siostra Chopina, Ludwika, przewiozła do kraju serce kompozytora. Ostatecznie spoczęło ono w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Sławek Olszanowski przypomni nam Chopina. Thank you.
Sławomir Olszamowski. Taki to był twój człowieczy los. Jednak mówiłeś: dziękuję, mamo, i dziękuję ci, serce moje. Jesteś teraz gdzieś, gdzie z cyganerią tańczą Eurydyki na balu Posejdona. Czasami w takim dniu jak ten, deszczem zawieją, wracasz do nas i wracasz do Sorrento. Anna Wiktoria German-Tucholska, nam znana jako Anna German, zmarła 26 sierpnia 1982 roku w wieku 46 lat, pochowana na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Przepraszam. Jej piosenkę przypomni Danuta Jańczak. Prosimy serdecznie. Wróć do Sorrento. W Sorrento.
Dziękuję, panie Adamie. A teraz chciałabym przypomnieć Juliana Tuwima, przepraszam najmocniej. Urodził się w Łodzi, zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem. Miał 59 lat. No, bardzo popularny poeta dwudziestolecia międzywojennego, założyciel poetyckiej grupy Skamander, autor poematu dygresyjnego Kwiaty Polskie. To chyba wszyscy przerabialiśmy, nie wiem czy z ochotą, czy pod przymusem, ale prawda, znamy. Bardziej znane, i to na pewno zaręczam wszystkim, są utwory dla dzieci. Lokomotywa. No jak? Znamy, proszę. A Murzynek Bambo? Znamy. A okulary, co to jest? Gubił kto? Proszę. Znamy. A o spóźnionym słowiku? Taka prawda, że znamy. Abecadło, które... Ptasie radio. A kotek, co to miał tą miseczkę mleczka, a teraz... I słoń trąbalski. No i ta rzepka, którą ten dziadek ciągnął i ciągnął i wyciągnął. No, czyli znamy. A kwiatów polskich nie wszyscy, prawda? A, okej. Okay. Słuchajcie, Julian Tuwim był też autorem tekstów do piosenek. A muzykę do wielu jego tekstów komponował Henryk Wars, urodzony w Warszawie. Zmarł 1 września 1977 roku w Los Angeles. Miał 75 lat. Polsko-amerykański kompozytor. Komponował muzykę filmową, poważną, piosenki aktorskie. Trochę taki pionier jazzu polskiego, zgadza się? Tak by zasięgnęłam tu. Był pianistą, dyrygentem. I przez te dwie osoby, które również wspominamy, brniemy do trzeciej osoby. Poniekąd właśnie przez tą muzykę, przez te teksty związaną z tymi panami. Hanka Ordonówna, zwana przez wielu Ordonka. A właściwie to Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska. Zmarła 8 września 1950 roku w Bejrucie. Miała 48 lat. No, znamy. Polska piosenkarka, aktorka, tancerka. Występowała w Paryżu, w Berlinie, w Wiedniu. Jej wizytówką stała się piosenka z filmu Szpieg w masce. No. I właśnie tej piosenki posłuchamy w wykonaniu zespołu braci Saletry.
Urodzony w 1902 roku w Sosnowcu, dlatego nazywany był chłopakiem z Sosnowca. Zmarł nagle na zawał serca w Harrison koło Nowego Jorku 15 sierpnia 1966 roku. Miał 64 lata. Największy i najpopularniejszy śpiewak tenor okresu międzywojennego. Występował w 12 filmach muzycznych na scenie Warszawy, Budapesztu, Paryża, Wiednia, w mediolańskiej La Scali, nowojorskiej Metropolitan. Śpiewał w czterech językach. Jan Kiepura. I jego piosenkę przypomni nam nasz polonijny Kiepura Stanisław Koselski. Prosimy. Szanowni Państwo, jestem czystą amatorszczyzną. Nawet nie wiem, kto napisał ten wiersz, poemat, który wykonywał właśnie nasz Jaś Kiepura. Proszę naszego wspaniałego maestro, tenora, o skromne przyjęcie mnie. Ja może będę nie za bardzo czysto śpiewał, ale będę się starał Wam przekazać ich pieśń, jego pieśń. Tytuł nie wiem jaki jest, wiem, że początek jest Kwiaty złociste. Kwiaty złociste zadrżą łany i już rozmodlą się kielichy. Sennym olśnieniem omotany na twojej piersi uschnę cichy. Zapomnę wtedy o tym żalu, ten żal mi szczęście w życiu płoszy. Na twych wilgotnych ust koralu złożę czarowny sen rozkoszy. Na twych wilgotnych ust koralu czarowny wyśnię sen. W objęciach ciszy świadom nieba, w porwistych rosach stoją kwiaty. Księżyc ozłocił senne drzewa, ziemię otulił sen skrzydloty. Zapomnę wtedy o tym żalu, ten żal mi szczęście w życiu płoszy. Na twych wilgotnych ust koralu wyśnię czarowny sen rozkoszy. Na twych wilgotnych ust koralu czarowny wyśnię sen. Brawo! Na ust koralu.
Kiedy byłem małym chłopcem? Kiedy to było? Ona poszła inną drogą. Wołałem, usta me ogrzej i pomaluj moje sny. Gdybym był wichrem, może bym ją dogonił, ale tak to tylko przyszła do mnie bieda. Dzisiejszej nocy zapytałem, czemu kwiaty zwiędły znów. Wiedziałem już, że oni zaraz przyjdą tu. Znalazłem się nagle na drugim brzegu tęczy. Wszystko było jak sen szaleńca, jak zerwany film, a wicher wieje, wicher, silne drzewa, głaszcze hej. To mój blues, no bo co mogę jeszcze dać? Może jeszcze modlitwę. Tadeusz Nalepa. Zmarł 4 marca 2007 roku w Warszawie. Miał 64 lata. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Nie mamy przygotowanej muzyki, ale zapalimy za niego świeczkę, poproszę kogoś. Już jest zapalona. Jest zapalona. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Czy pamiętasz mój sen o Warszawie i wszystko to, co jest obok nas? Gdy czas jak rzeka płynie. Pamiętam ten dzień i czasami chciałbym cofnąć czas, jeszcze nim przyjdzie wiosna. Dowiedzieć się, gdzie to jest, co szczęściem wszyscy zwą. Lecz los, zły los i że ten dziwny jest świat. Nigdy się nie dowiesz, jaką dorożką na księżyc, jaką mleczną drogą, jak włóczęga, dotarłem do domku bez adresu. Zostawiłem ci wspomnienie, mój sukces i sen srebrny Salomei, mojego jednego serca. Czesław Niemen, a właściwie Czesław Juliusz Wyrzycki, zmarł 17 stycznia 2004 roku. Miał 65 lat. Pochowany w katakumbach cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. A jeden z jego utworów przypomni nam dzisiaj nasza Danusia Jańczak. Prosimy. Ja mam tu niespodziankę. Kiedyś to był mój idol, a teraz jest mój anioł stróż. I ja poproszę, ja więcej powiem o tym po piosence. Właśnie o tak. Będzie z nami. Będzie z nami. Chyba, że się odwróci na drogą do tyłu. Yeah.
przyszedł już czas, najwyższy czas. Państwa, w oryginale ten obraz namalował Stanisław Szorobosz, który tutaj jest częstym gościem na imprezach. Wiele osób go zna i 2 lata temu ten portret, taki portret Niemena był mottem na imprezie niemenowskiej. Mi się tak bardzo tutaj właśnie w Gdańskiej na tym konkursie. Mi się tak to spodobał ten, no zakochałam się w tym portrecie po prostu. No i żeby go mieć, najpierw zrobiłam zdjęcie, a później, no namalowałam. I był pan Szorobosz i parę tygodni temu, i ja akurat miałam zdjęcie ze sobą i pokazałam. No, po prostu miał niewiele uwag, w zasadzie jedną malutką. I ja właśnie w dniu dzisiejszym chciałabym ten portret, bo niedługo będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tutaj, 13 stycznia, a ja na początku stycznia wyjeżdżam już do Polski i mnie nie będzie. Chciałabym na ręce Joasi przekazać na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego mojego nie będzie. Ależ cudny gość, dziękuję Danusiu. No, a jest Marysia tutaj, bo... Nie ma. No, a wiem, że ty uczestniczysz. Jestem wolontariuszką od początku, także dlatego słuchajcie, taki pomysł mi przyszedł. Ale co za gest, ale co za dar, no. Jeszcze tu napisałam Niemen według Stanisława Szoroboża, a według mnie ja nadałam tytuł mojemu Wiem, że nie wrócisz. Tak o. W imieniu dzieci w Polsce i wszystkich wolontariuszy. I pozdrowienia dla ten, który to nabędzie. Od ciebie osobiście. Dziękuję bardzo. Cudny gest, popatrzcie. Wiem, że nie wrócisz, Danuta Jańczak. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie wiem co teraz, bo... A to może na razie to być. Oj, wspominane. Świeczka się pali za... Niemena? Za Niemena? Nie. Zapalcie, kto go kocha. Jest zapalona. Jest zapalona.
Gdzieś ten pociąg przecież jedzie. Śpiewam, bo muszę, balladę wagonową i piosenkę o okularnikach. Kolega Maj powiedział, żebym nie całowała go pierwsza, bo potem będzie ludzkie gadanie. A ja przecież mówiłam żartem, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Chciałam damą być, ale ci czarodzieje i diabeł i raj. Co tam, niech żyje bal. I chociaż dookoła noc się stała, nie spoczniemy, nim dojdziemy. A mnie jakoś w tych żółtych płomieniach liści zielono. Więc uciekaj, moje serce, hen. Agnieszka Osiecka zmarła 7 marca 1997 roku w Warszawie. Żyła 61 lat, pochowana na Powązkach w Warszawie. A jej utwór do tekstu Agnieszki Osieckiej Uciekaj moje serce znamy z filmu Jan. Dziękuję. I cały zespół Saletra przypomni nam tą piosenkę. Prosimy.
Proszę Państwa, zanim przejdę do ostatniej postaci, a to tylko ze względu na ramy czasowe, bo tak naprawdę sercem wspominalibyśmy i wspominali. Zanim więc przejdę do ostatniej postaci wspominanej dzisiaj, na dzisiejszych wspominkach, która tak jakoby spuentuje tą środkową część, po której zaproszę Państwa jeszcze do ostatniej części wielu poetów polonijnych, czeka. Ostatnia, trzecia część będzie przeplatana tak jak pierwsza muzyką wyśmienitego Sławomira Olszanowskiego i całego zespołu braci Saletra. Jest zwyczajem, to teraz do takiej bardzo prozaicznej sprawy przejdę, jest zwyczajem, że nasze spotkania mają z tym wolny. Niemniej jednak muzycy, ich sprzęt, ich talent w jakiś sposób powinny być wynagrodzone. Państwo pozwolą, że w trakcie wspominania ostatniego utworu przejdę, jak zwykle zresztą, z tym koszyczkiem. I jeżeli podobała się muzyka, muzycy, piosenkarka, piosenkarz, jeżeli się wszystko podobało, to proszę to wyrazić w taki też inny sposób, oprócz oklasku. Serdecznie z góry dziękuję. A zatopmy się jeszcze w tym nastroju wspominania. Czy to radość o poranku, czy popołudnie, z Tobą chcę oglądać świat i tańczyć tango z różą w zębach. Taką Cię wymyśliłem i takie były moje wakacje z blondynką. Noszę w sobie jej portret, gdy zakwita kwiat jednej nocy, lecz czasami pech się uśmiecha. Wtedy zbierając do łezki łezkę, czekamy na wyrok. A Wy pamiętajcie o mnie i pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przeszliśmy. Jonasz Kofta, właściwie Janusz Kofta, poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz. Zmarł 19 kwietnia 1988 roku. Żył 46 lat. Pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wspomniany tu jeden z utworów Jonasza Kofty, Pamiętajcie o ogrodach. Myślę, że zaśpiewamy wszyscy współ z Danusią Jańczak. Ja zapraszam Danusię serdecznie tutaj. Gdyby komuś tekstu brakowało, to mam. Ale ja rozdam teksty w trakcie jednocześnie i zapraszam wszystkich. Pamiętajmy o ogrodach, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. I posłuchajmy Danusi Jańczak. Warunek, wszyscy śpiewamy. Bo wszyscy to znamy, bo wszyscy poeci, bo wszyscy artyści. Gruszczem kłodną kwiatem w samotność po szumem traw. Nie wiem, wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach,
żaden skrom ani beton. Drobną pamięci nicią pajęczą zapachem łzu. Wiesz już na pewno świeżością rzewną to właśnie tu. Żadnej póki nie użyć, nie użyć się w ogóle.